Tak, ja myślę, że po raz siódmy z kolei, a po raz ósmy w ogóle Kraków będzie gościł memoriał Huberta Jerzego Wagnera i ja się bardzo cieszę przede wszystkim z tego właśnie, że będzie 15 tysięcy ludzi, czyli trzy razy pełny komplet. Siatkówka się rozwija, drużyna polska gra znakomicie. Trudniejszych przeciwników i bardziej widowiskowej gry chyba sobie nie można było wyobrazić, skoro mamy mistrza olimpijskiego, mistrza świata, wicemistrza olimpijskiego, wicemistrza Europy. Znakomita obsada, więc na pewno gwarancją będzie tego, że emocje będą. Natomiast to, co on powiedział, pamiętajmy, że to jest kolejny etap przygotowawczy do następnej imprezy, czyli Mistrzostw Europy. I miejmy nadzieję, że będzie tak, jak było w 2014, 2018, 2022, że po memoriale jedziemy po medal. Mam nadzieję, że to będzie złoty medal Mistrzostw Europy.